Wszyscy z Was wiedzą, jak ważne są semafory na kolei, ale mało kto wie, że semafor jest polskim wynalazkiem. Tak, dokładnie tak, semafor jest polskim wynalazkiem, który został wynaleziony już w 1857 roku. A jak to było? Więc Józef Baranowski był na emigracji we Francji, no i tam polski inżynier właśnie zaproponował system właśnie sygnalizatorów kolejowych, które teraz nazywamy semaforami, które różnią się od tych pierwszych, tak, bo były cały czas ulepszane, ale nadal jest to polskim wynalazkiem. No i Józef Baranowski ten system semaforów w 1857 roku właśnie wyprodukował i został on wtedy właśnie na pierwszej linii we Francji zastosowany. Pierwszą linią, na której były semafory, była linia Paryż. Rok później semafory zostały zastosowane we Włoszech na trasie z Genui do Turynu, a jeszcze trochę później były one zastosowane także na trasie z Paryża do Brukseli i zostały one także zaprezentowane na wystawie światowej w Londynie. No i nie możemy zapominać, że pierwszymi semaforami, jakie pojawiły się, były semafory kształtowe. Tutaj na koszulce mam właśnie kształtowy semafor, a za mną jest semafor świetlny. A widzieliście, że semafory to polski wynalazek? Pewnie nie. Ja też tego nie wiedziałem na początku, dopiero później to odkryłem.